Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, wtorek, Title Tuesday, 10 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Standardowo, jeżeli mam czas, to we wtorek gram ten turniej, ponieważ grają tu bardzo silni zawodnicy i chętnie bym się z którymś zawodnikiem silnym zmierzył dla treningu, dla ogrania, dla nowych debiutów, nowych idei, nowych fajnych zagrań. Turniej nie jest prostym turniejem dla mnie osobiście, no bo ponieważ jest tutaj mnóstwo właśnie takich arcymistrzów z bardzo wysokiej półki, no powiedzmy nawet Peter Sfidler, którego tutaj widzimy na 11 miejscu, to są zawodnicy, to jest zawodnik 2700 plus na live'ie, tak, powiedzmy tutaj chyba to jest Fedosejew Władimir, a zerknę, bo ciągle o nim zapominam. Ale Fedosejew, to już kojarzę nazwisko, tak, Władimir Fedosejew, tak, to jest też 2700 zawodnik plus. Hikaru Nakamura wleciał, jak widzimy, na Tyler Tuesday, Aleksander Zubow, Erik Hansen, akurat nie wiem, jaki on ma ranking, Aleksander Griszczuk, mój jeden z ulubionych zawodników takich współcześnie grających aktywnie, z czołówki światowej, Nyżnyk Ilija, niegdyś bardzo, on chyba pochodzi z Ukrainy, teraz widać się pod flagą amerykańską, Vincent Kamer, no zawodnicy się powtarzają co właśnie wtorek, silni gracze, mam nadzieję, że będzie okazja zagrać. O, Paweł Elianow, już z nim raz tutaj zamieszałem partyjkę, ale poległem. No dobrze, słuchajcie, mamy niespełna 8 minut do rozpoczęcia, więc jeszcze tutaj chwilę z Wami porozmawiam. Jeżeli macie ochotę, bardzo proszę, zadawajcie pytania i niedługo turniej wystartuje. Tutaj zerkam, czy wszystko się zgadza. Okej. I cierpliwie sobie myślę, że poczekamy. Jak będą jakieś pytania, to zacznie nam się pewnie tutaj całkiem okej rozmowa. Monolog jest prowadzić dosyć trudno. O, mamy Pawła Szkapenkę, zobaczcie. Paweł Szkapenko jest fajnym zawodnikiem, sympatycznym gościem z Kaliningradu, z którym rozegrałem już dziesiątki partii, na pewno w szachach szybkich. Partię klasyczną z Pawłem chyba grałem jedną kiedyś, coś mi się kojarzy. I chyba był remis, z tego co dobrze pamiętam. Dobrze, zjeżdżam tutaj na dół, szukam Polaków, chociaż może tam Polacy jacyś się już przewinęli, chociaż większość dobrych zawodników właśnie gra Ekstraligę, a więc Title Tuesday ich w tym momencie zapewne nie interesuje. Pewnie po wszystkich głównych rozgrywkach wrócą do gry. Fusik, kim jest Fusik? Mistrz FIDE, bardzo wysoki, znaczy no, Jakub Fus, 2550, to jest wysoki ranking, dosyć na czyskomie. Na pewno stać go na więcej, z tego co kojarzę zawodnika. No i tak szukam, gdzie jest Szachuś z tym rankingiem 2500 z haczykiem, na którym miejscu żeśmy wylądowali na liście startowej, zaraz zerknę. Szukamy, jest 214 numer aktualnie, 516 zawodników, 546 zawodników. 6 minut do rozpoczęcia, więc jeszcze chwila, damy tutaj czas i cierpliwie poczekamy na rozpoczęcie. Dobra, tu się wszystko chyba zgadza. Zamykam pewne okna już, żeby mi tutaj nie lagowało. Chyba jest w porządku. Dobra. Zerknijmy w takim razie jeszcze raz na samą górę. Mamy Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura. Pierwszy numer chyba, on zawsze ma pierwszy numer startowy, bo jego ranking jest naprawdę wyśrubowany, ale 3300 już też miał przekroczone. Utrzymać 3300 pewnie jest piekielnie trudno. Między innymi dlatego, że nie ma przeciwników o podobnym rankingu na tym serwisie. Dobrze, zerkam, czy ktoś z Polaków tutaj z arcymistrzów się pojawia, nie widzę. Zawsze Kacper Piorun brał udział, aktualny mistrz Polski, ale teraz Ekstraliga, już wcześniej przeze mnie wspomniana, więc tego nie ma. Zerkam, o, jakaś flaga polska mi się przewinęła, albo i nie. Tak, tu mi się przewinęło. Patryk Chylewski pod tym nickiem się
Znajduję 2670 prawie, no ładny, ładny ranking, trzeba przyznać. Naprawdę niezły. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze 4,5 minuty i za chwilę zaczniemy zabawę. Zobaczymy, jak to nam będzie dzisiaj szło. Mamy 1 września. Ważna data dla naszego kraju. 1 września 2020. I od razu rozpoczynamy Title Tuesday. Dobra, tu sobie zerkam jeszcze. Dobra. Dobra, chyba wszystko działa. W porządku. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać. Jak ktoś by mi z czatu mógł potwierdzić, czy słychać, czy widać, zapewne dobrze, bo tak patrzę na podglądzie, jest chyba wszystko w porządku. Dobra. No, cierpliwie sobie poczekamy. Dzięki Adamix za potwierdzenie. Okej, działa. No to dobrze, nie będzie stresów niepotrzebnych. Zamknijmy sobie to okno i cierpliwie czekamy. 3 minuty niecałe. Witam Cię prosto na niby, Piotruś. Piotruś, witam Cię, Piotrusiu. Jak tam życie u Ciebie wygląda ostatnio? Wakacje się skończyły. Promocje w Biedronkach się też skończyły. Pozdrawiamy oczywiście prezesa klubu. Tradycyjnie. Mamy 2 minuty do rozpoczęcia piekielnie silnego turnieju. Zerknijmy na górę, czy coś tu się zmienia. Firiudzia, chyba Firiudzia się czyta. Firiuoza. Alireza łatwiej powiedzieć. Firiudzia chyba. Jest ten zawodnik, jest. On będzie mistrzem świata kiedyś. Ma chłopak zadatki. Tylko tak się zastanawiam, czy będąc na takim poziomie 2700 ponad, jest sens, żeby tak łupać takie szachy szybkie właśnie w internecie, czy tam bulety, bo on wiem, że gra. Nie wiem, czy to jest do końca dobre akurat dla nich. Może się mylę, może to jest i też potrzebne. To już specjaliści musieliby się wypowiadać na ten temat. Witam Cię, Zibi, 1973. Witam serdecznie. A, Piotruś, wróciłeś do pracy i w końcu możesz odpocząć. No pewnie. Pogratulować pracy. Dobra, mamy około minuty do rozpoczęcia. I za chwilę jedziemy z tematem. No mam ochotę dzisiaj, słuchajcie, pogonić jakiegoś arcymistrza, no, żeby nabrać troszeczkę wiatru w żagle, to na pewno by pomogło. Bo jak się rozpoczyna turniej z kiepskim wynikiem, powiedzmy 0 z 2, tfu, to no, nie jest łatwo wrócić. Trzeba trochę potem nawygrywać, żeby spotkać się z arcymistrzem i jeszcze go tam próbować ogrywać. Chociaż mogę mieć za wysokie wymagania dla siebie, ale trzeba ambitnie zawsze podchodzić do sprawy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Niecałe 30 sekund rozpoczęcia. Witam Cię, Łukaszu, witam Cię, Szachmacie. Owocnych analiz życzę, dobrej zabawy. Dzięki w ogóle, że jesteście. I za moment startujemy. Kilka sekund zostało. No to powodzenia życzę wszystkim. Jedziemy. National Masters USA. Dobra. Konie w 3. To jedziemy konie w 6. C4. Ustawiamy cały czas te swoje domeczki.
Dobra, mamy królewsko-indyjską. H3. No dobra, zagrał H3, gramy E5. Wybił. Tak po prostu, nie bał się. Wiem, że wieża F8 jest ciekawym ruchem, tylko nie pamiętam idei. Zagram wieża E8. Muszę zejść ze związania. No tutaj leci teoria. Goniec C4. Dokładnie, skoczek na A6. Grozi skoczek C7. Czy grozi? No jest taki po prostu ruch. Skoczek C7, jak również skoczek B4. Zagrajmy skoczek C7. Goniec na B3 czmychnie na pewno. I będę próbował może zagrać, może spróbuję zagrać A5. Chociaż z drugiej strony też tutaj mogę zagrać. On wybije, skoczek wybije. Wieża D7, nie zdąży zagrać wieża D7. Zagrajmy A5. Taką partię kiedyś rozgrywałem, pamiętam. I ten A5 mi się bardzo podobało. Bo po A4 na przykład tu się osłabia punkt na B4. A3 zawsze daje możliwość troszeczkę rozepchania się na tym skrzydle. No i już przeciwnik musi się zastanawiać, to też jest istotne. A3. Ok. Zagrajmy A4 od razu. I punkt na B3 się fajnie tutaj uaktywni. I teraz wrzucimy od razu tutaj gońca na E6. Goniec ruszy na A2 prawdopodobnie, tak jest. Goniec E6. Po wybiciu z planem będzie skoczek C5, a nie pozwala przeciwnik zagrać z tym planem. Ok, no to jest naturalna sprawa. Teraz może F5 wrzucę. A do odważnych świat należy, tu chyba się nic złego nie dzieje. Królewsko-indyjska jest ryzykowna, no jest ambitna, fajny debiut. Witam cię, ten taki szachista, witam cię serdecznie. No dobra, tą pozycję już grałem. Bardzo podobną. Tutaj wybić to chyba nie bardzo, chociaż bijemy. Dają, to trzeba bić. Z planem skoczek teraz na D4. On tego pionka może... tego pionka może skosić. Ok. Może zbyt optymistycznie podszedłem do partii, bo... do pozycji, bo po wybiciu... wybicie mi się podobało. No tutaj zbiję. Mogłem też przepchać, prawda? Tego zbił. Coś tu grozi. Dobra, lecimy do góry tym pionkiem. Żebym ja czegoś nie podstawił znowu. Ale wydaje mi się, że to jest w porządku. Chociaż biały też się pewnie, też pewnie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Okej. Okay. Spróbujemy tu wymienić jedną wieżę. Trzeba to chyba uczynić. Żeby nie było żadnych niespodzianek. Tu jeszcze mi nawet pomógł, bo chcę tego pionka przepychać. Lecimy pionkiem do góry, od razu wieża B4, naciskamy tutaj, tak? Znaczy, zobaczymy, czy się to uda w ogóle nacisnąć. Aha, on mi da szacha na C8. Czy to było mądre? No dobra, ryzyk fizyk, no... muszę tak grać, wiem, że będzie szach. No, tak. Aha, on mi może w ogóle dawać wiecznego szacha. No tak. No może dawać wiecznego szacha, tego nie wziąłem pod uwagę. No dobra, to może być w takim razie remis. Przypuszczam, że on na ten remis pójdzie. No to taka partia trochę chyba niezbyt dobra w moim wykonaniu, jeśli chciałem grać na wygraną. A jednak przeciwnik chce grać na wygraną. No dobra, i słusznie. Słuchajcie, może być chyba ciężko. Bo on mi bierze chyba gońca. Nie, tutaj? Muszę H6 zagrać. Skoczek na szczęście broni. Wybił. No muszę tak. Co zrobisz jak nic... Oj. No dobra. Niestety partia bardzo słaba. Bardzo słaba. Z mojej strony. Przeciwnik tutaj mnie ograł jak dzieciaka. No nieźle. Sprawdźmy. Sprawdźmy jak to poszło.
Oczywiście teoria debiutu tutaj jest w tym momencie cały czas, to się tak normalnie bije, chociaż ja tutaj jestem zadowolony, jak on wybija hetmany. Nie, to jest wszystko teoria, C6, goniec tutaj, koń A6, to jest wszystko teoria długa. No i dobra, koń C7 i goniec B3. Niech teraz dajmy komputerkowi trochę pomyśleć. Kurczę, trochę mi szkoda tej partii, no, teoretycznie słaby zawodnik. Patrząc po rankingu oczywiście. Ojej, ojej, ojej. No i co zrobić? Nawet i z takimi się przegrywa. No ta sportowa złość, słuchajcie, zaczyna się, zaczyna się. Znowu. Dajmy pomyśleć. Goniec E6 pokazuje, a A5 jakim jest ruchem? Wątpliwym niby. Nie, dobrym. Cześć strzelcu. Dzięki za powodzenia, ale zacząłem od jajka, niestety. A3. Tak. I goniec A2. Może się trochę pospieszyłem, bo taką partię grałem. No ale goniec E6, to jest chyba wszystko w porządku. Wybił, tak. No i goniec E3. Co teraz grać, proszę pana? B5 pokazuje. Czyli trzymać cały czas tutaj skoczka i grać B5 i tam próbować, a nie pchać się, tak. F5 zagrałem za zbyt optymistycznie, chociaż ten ruch mi się nadal podoba. Dzięki za follow'a. Witam cię. A, już cię witałem. Dzięki, dzięki, szachmat. Może i tak, strzelcu, może i jajko się przyda na początku, ale. Aj. Wiesz, bo po wygranej pierwszej rundzie miałbym szansę zagrać z arcymistrzem. Tego trochę żałuję. No dobra. Poszło tak. I co teraz tutaj mądry Stockfish podpowiada? Podpowiada B5. Nie, tutaj bicie słabsze. No ale koń D2 to jeszcze tragedii nie ma. Ja tam gdzieś błąd zrobiłem straszny. Skoczek tutaj. A, no tak, bicie tutaj jest lepsze. No dobra, każe bić tu. No już taka pozycja z izolowanym pionem niezbyt. Może trzeba było tutaj przepchać. Goniec tutaj, szach. Już grałem taką pozycję. Chociaż. Na głębsze rozkminy. Tak, dobra, poszło tu. On zbił tu. Tutaj. Król B1. Wymiana, wymiana. Ok, wieża C1, wolna linia. No to wiadomo, wchodzi na wolną linię. No i ja B4. Ruch zły prawdopodobnie. Tak jest. Ogromnie zły ruch. Nie doceniłem takiego mocnego uderzenia jednak na C8. W ogóle nie wiem, jakieś totalnie, słuchajcie, zaćmienie miałem, bo on tutaj też może po prostu mieć remis zwyczajny, w razie czego, w najgorszym wypadku dla niego. No i zbiłem, to było jeszcze gorsze, jak widzimy. Ranking FIDE 1800, no to gratulacje. Gratulacje, bardzo ładnie. Wieża C8. A jeszcze tu była obrona. Goniec F8 i skoczek E6. No ale ciężko takie ruchy zagrywać już. Król F7 tutaj, tak. I skoczek G5 wjechał. Skoczek G5 wjechał. Co on każe teraz grać? Każe grać król G8. Król G8 było, bo już nie ma teraz. Znaczy szach jest, ale goniec F8 już wtedy już mogę zagrać. No tak, no tak. Może aż tak najgorzej nie wyszło. No H6 to już tragedia, jak widzimy. A tutaj nie widziałem zwyczajnie goniec C5. To się przyznaje bez bicia. Nie ma co patrzeć. Rzecz jasna. Dobra, pierwsze koty za płoty po partii. Co zrobić? Masz dwójkę z plusem strzelcu, tak? Aha, o jedynkę tutaj walczysz. No walcz, walcz. Już tu partie powoli się kończą. Widzimy jeszcze jakieś dwa. Trwa tutaj pojedynek. No właśnie, niespodzianka tutaj. 2700 też przegrał partię, jak widzimy. Nie tylko ja poległem z tych teoretycznych faworytów, powiedzmy, w pierwszej rundzie. Okej.
No to jest remisik. Dobra, te warianty tutaj ucinamy. Nie będziemy się sugerować z tokwiszem. No tak, tutaj widzę, jest łupanka czasowa. Można czasem się pokusić o taki ruch z patem. Przeciwnik ruszy królem. Takie cwaniactwo trochę internetowe, no ale to już tak na marginesie. Dobra, wszystkie partie się skończyły i lecimy z następną. Mamy przeciwnika. Urugwaj. Lecimy z D4. Może zagram coś innego w ogóle? Może tak. Ok, i jak Akiba Rubinstein uczył, E3. Od razu tak. Tego ruchu za bardzo nie kojarzę, no ale zagrajmy tak, spróbujmy logicznie. Ok, i teraz tutaj, żeby przytrzymać na C3, nie mieć problemów. Odganiamy. No, odpędzimy tego gońca. Wybił. To jest super sprawa. Lecimy tak, lecimy tak. I mnie tu kusi, słuchajcie. Tutaj poszło. Dobra, D5. Kusi mnie tutaj zrobienie długiej roszady. Goniec z hetmanem. Hetman z gońcem tutaj będą fajnie zawsze kontrolować G7. Już krótka roszada chyba powinna być zrobiona. No jeszcze zobaczę, bo on pewnie będzie chciał mnie atakować na hetmańskim, a jak nie zrobię długiej roszady, no to nie będzie mu się za bardzo chyba chciała. W ten sposób zagrał, bardzo ładnie zagrał, muszę wam powiedzieć. No dobra, muszę to zapchać w takim razie. Zapchajmy to, ale teraz... Aha, wybicie, wybicie. Może tak zagramy, jeśli wybije, może tym pionkiem odbije. Chociaż nie tym odbijemy, bo tutaj goniec się uruchomi ze skoczkiem na F5. No dobra, trzeba zrobić odejście hetmanem i spróbujemy zrobić roszadę. No para gońców, myślę, że czarne też są zadowolone z pozycji. Spróbujemy wymienić hetmany. I co tutaj przeciwnik zrobi, jak, znaczy co my zrobimy, jak się wymienią wieżyczki? To jest pytanie. No muszę jedną wymienić, ale czy drugą wymienię, się zastanowię. No tak, leci tam na pionkami na mnie. A może tutaj? Może tak, z planem A4 i goniec A3. Coś grać trzeba. Skoczek, no dobra, lecimy. Okej, jasne. No chyba do góry pioneczkiem jeszcze spróbuję podejść. Jeszcze wyżej. No tutaj muszę wrócić królem. G4 to jest sprawa też oczywista. Może tak? Zawsze go nie F1 mam. Przepcha, bo tutaj takie opcje wieża C6, ale to nie wiem, czy przechodzi. Możliwe, że nie. Muszę chyba się postarać coś grać ostrzej, coś z tymi zawodnikami. Nie tak, kurczę, bardziej pozycyjnie, tylko coś ostro. Tutaj trzeba przydłubać. Teraz zagrajmy gońcem tu, żeby jeszcze na C3 było bronione. Okej. Okay. Tak, jeszcze może zagrać. No dobrze, możemy mu na to pozwolić. Czy musimy? Tak, nie widzę tutaj, jak progres robić. Za bardzo. Chcę wymieniać. Chyba muszę to zrobić, niestety. I tak. Zagrajmy. Ja mam zawsze opcję wybicia tego pionka gońcem i iść A7. To jest też jakaś moja nadzieja tych zaawansowanych pionów. Skoczek tam się przedrze.
tutaj muszę uważać znowu. Nie, goniec E2 chyba niedobre. Trzeba było wyżej postawić gońca, żeby król miał ucieczkę. Chociaż z drugiej strony... Teraz chyba tak. Muszę jakoś otwierać pozycję, to nie ma wyjścia. Teraz tak. Tutaj będziemy naciskać. Oczywiście ja tego wybić nie chcę. Wybił, czyli nie wytrzymał presji. Tutaj nie mogę, muszę tym. On zagra gońcem, wymieni gońce. To dobrze, bo są pionki na czarnych polach. Ciekawa końcówka. O, tutaj gońcem będę za chwilę grał. Sprytnie idzie gońc, skoczkiem idzie bardzo sprytnie. Bardzo, 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 bardzo sprytnie. Niestety bardzo sprytnie dla mnie. Nie jest dobrze. Ponieważ będzie bardzo ciężko wygrać tą pozycję. No tutaj już mi nie pozwoli zagrać na pewno. Z powrotem. No jakieś takie ruchy sztuczne muszę robić niestety. Tutaj jeszcze spróbujemy tak coś zaszaleć. Tutaj przepchnę. Jak mi zbije tutaj, bicie, bicie tu. Grozi w ogóle zbicie, nie? Czy ja coś nie policzyłem do końca? Dobrze policzyłem. No, jednak wszedł. Mógł zagrać skoczkiem. Aha, tutaj. Nie policzyłem dobrze, Krzysztof. Nie policzyłeś. No muszę wybić. O kurczę. To przegrywam. Znaczy się... Tu jeszcze mam i tu. No nie policzyłem jednak. Ryzyk fizyk był, nie? No piona biorę. No i tutaj. Tego muszę pilnować, ten wolny. Jakieś nadzieje się pojawiają. Tak, tak, to powinna być chyba wygrana. Za tym zasuwam teraz. Nie ma na co czekać. Nawet nie liczę, czy skoczek zdąży. Możliwe, ale to wtedy tego biorę. Tak, to chyba jest wygrana. To tutaj... Dobra, jednak się tutaj udało. No ale łatwo nie ma. Dobra, jest zwycięstwo. Ale ciężko punkty. Pomijając cały debiut, interesuje mnie końcówka i sobie to szybko sprawdzę z komputerem. Interesuje mnie w ogóle, czy coś w tej pozycji mniej więcej, czy miałem jakąś szansę. Co jest? Czemu nie analizuję? Przecinka jakaś się zrobiła. Co tu się zrobiło? No co jest? Partia. Jeszcze raz klik. Analiza na żywo. Cyk. Dobra. Ale nie pokazuje analizy. Ktoś ma jakiś pomysł, co tu się w ogóle wyrabia? Coś się chyba przecięło.
No nie wiem właśnie, co tu się wydarzyło. Nie pokazuje oceny sytuacji kompletnie. Na pewno strzelcu były błędy to, ale dlatego to jest piękne, że dużo błędów. Ale motywy ciekawe. Chodzi o motywy, żeby znajdować. Wiadomo, to jest blitz, pamiętajmy o tym, bo jakbyśmy grali klasyka, to też inaczej, tak? To dużo by się przewidziało naprzód, zapewne. Nie wiem, coś mi się tutaj, słuchajcie, przycięło. Nie mogę zobaczyć analizy. Nie wiem, co się dzieje. Klikam sobie analiza na żywo, cyk. No i nie pokazuje mi tej analizy. Warianty. Nie pokazuje tutaj ocena. Nie mam pojęcia, co jest. Ostatnio też liczes trochę nawalał. Albo u mnie internet. Witam cię serdecznie. No, końcówki się zdarzają ciekawe. Właśnie, dobra, to jak już nie ma tej analizy, to sobie zerknijmy sami. Słuchajcie, no, ta pozycja jest taka, że w tym momencie, jakbym wybił, to nie wygram tego na pewno. Nieistotne, po herbacie. Mamy mistrza FIDE. Lecimy, słuchajcie, z tematem. Nie wiem, czy C5 będę grał po E4. Wiecie co, chyba zagram G6. Jakoś tak, wiem, że tutaj zawsze można namieszać. Mam nadzieję, że coś się tutaj namiesza w tym pircu. Dobra, no to gramy C6 od razu, pogoniec C4. Ok, zagrajmy A5, tak niestandardowo. No, on A4 prawdopodobnie. To B5 wrzućmy. Co będziemy się szczypać? No to masz A4. Ok, i tak, z planem E5 od razu. Zupełnie tak inaczej niż zwykle. No, coś trzeba kombinować. Niech przeciwnik myśli. To jest blitz. Trzeba przyjąć taktykę blitza, a nie jakoś tutaj próbować grać najlepsze posunięcie. Najlepsze posunięcia będą w szachach klasycznych. No widzicie, zamyślił się. Jednak inny debiut, trochę inna pozycja. Na pewno już nie teoretyczna dla niego. Dla mnie również. Niech wygrywa lepszy. E5 trzeba, potem skoczkiem. Ewentualnie tu. Ja nawet wymienię tutaj hetmany, królem odbiję. I już będzie pozycja taka niestandardowa. No, niech nas 2-300 ranking na czeskomie nie zmyli, bo to różnie bywa z zawodnikami. C4, widać tutaj przeciwnik coś tam kuma. W tych szachach. Po takim posunięciu widać to ewidentnie. Dobra, szybko grajmy tak, żeby zrobić roszadę. C4, no, odważny ruch. Skoczek C3. Ale zobaczcie, ile czasu stracił. Już 1,5 minuty. Po 10 ruchach. Dokładnie, zagrał skoczkiem. Tu mi zbiję, ale skoczek będzie uwięziony na długo. No dobra, trochę pokminił. Taki ruch mi chodzi po głowie. Nie, dobra, zagram B4, oddam tego pionka. Kompletnie oddaję tego pionka za rozwój. Tak, ten skoczek na razie nie ma ucieczki. Ja to robię świadomie, z premedytacją. Może to jest ruch zły, ale czasem złe ruchy odbierają trochę czasu przeciwnikowi i mam nadzieję, że to nie będzie taka błędna decyzja. Wolę mieć otwartą tutaj wieżyczkę. Zbił. Teraz czym zbić? Pytanie na śniadanie. Zbiję to skoczkiem, żeby trzymać punkt C5. Jak odbiję, odbiję gońcem. Też nietypowo. Spróbuję potem C5 wrzucić, żeby ten skoczek był mocno przygwożdżony. Będzie słaby punkt D6, ale to jest też normalne. Goniec E6 grozi. No, już mi się zaczyna podobać. Obym się nie mylił. Wrzucił C5 od razu. No, sprytnie gra, trzeba przyznać. Zawodnik. No, szybko wrzucamy tutaj figurkę. Zbije mi na D6, ja muszę odbić. A, jeszcze lepiej zagrał. O, to tego nie zauważyłem.
To teraz sporo tracę. No ale nie mam wyjścia. No tracę w ogóle pionka. To prosta podstawka z mojej strony. No właśnie. Nie popisałem się teraz w tym wariancie. Nawet tak zagrał. Nieźle. Myślałem, że E5 pociśnie. Ja bym zagrał E5. Tu odchodzę, tu spróbuję, tego spróbuję zbić. E5 może teraz wchodzi. Dokładnie. Dokładnie E5 wchodzi. Może tutaj zbić i tutaj zbić. Czy to oddać, czy nie? Ciekawe. Ile mamy czasu? Jakiś hetman... Aha, on mi zagra F6. Dobra, nie ma wyjścia. Trzeba grać coś takiego. Tutaj też oddaję, ale tutaj wezmę. Tutaj zagrał. Ok, tak. Tu będzie ruch. Ojej, strasznie źle to wygląda. Napodstawiałem strasznie. Zbyt pewnie. A tak jeszcze mam. Dobra, tak jeszcze jest. Tutaj E7 bronię. Może jakieś cuda na kiju się zadzieją. Dobra, wybił, no to jest naturalne. Muszę tak zagrać. Niech on mi bije. Ten pionek będzie mnie raczej bronił w tym momencie. Dokładnie. Co on zagrał? Królem? Zagrajmy niestandardowo wieżą może. Skoczek nie ma opcji. Tutaj jest jakaś obrona. Okej, okay, może... Może tak. Dobra, tak. Podstawiłem. No nic, ale... Mogę zbić wieżę, no ale nie chcę tego zrobić, rzecz jasna. Muszę zachować tutaj gońce. Trochę bliżej podejść. Jak tutaj ugryźć? Jak to gryźć? Dobra, do góry. Tutaj coś będzie grozić, nie wiem. Rozbiję tego piona. Skoczek wjechał. Trochę grozi. Tutaj grozi. Bardzo niebezpieczna pozycja. Znaczy już jest w zasadzie w topa. I mało czasu się robi. No tak. No to mnie pojechał chłopak. No właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, no niestety. Pograłem jak cajmer, ale kurczę, słuchajcie, to były moje pozycje. Czy tutaj działa mi? Strasznie nie jestem zadowolony. No wybaczcie za narzekanie, ale jestem po prostu na siebie strasznie teraz zły. To w ogóle nie w moim stylu tak poszło. No ale co tu się w ogóle dzieje, że nie pokazuje mi oceny pozycji teraz w tej analizie? Runda numer 3. Niestety. Nie jest dobrze. Bo tutaj pograł. No taktycznie po prostu cienko, tak? Tak pograł. Należało zbić. W ogóle chyba. No konsekwencje teraz widać tego ruchu B4. Ale standard. No podoba mi się ten ruch. Taki troszeczkę ideowy, bo skoczek wyłączony na chwilę z gry. Może zbyt optymistycznie. Może trzeba było po prostu zbić tutaj tego pionka. No dlaczego nie, prawda? W długiej partii prawdopodobnie bym tego pionka tutaj zbił. Nie pokazuje mi wariantów. To mnie trochę złości. Nie mogę od razu błędów wychwycić. Ach. Niedobrze. No ale dokładność 96 przegranej pozycji to nie ma znaczenia, bo po prostu wykonujesz jedyne może ruchy bardziej prawidłowe, więc które i tak są złe.
nie zmieniające oceny pozycji, więc może ja spróbuję, chociaż nie chciałbym z tego turnieju wychodzić, bo zaraz mnie gdzieś tutaj wyrzuci. Może spróbuję odświeżyć, może to coś da. Zobaczymy. O, odświeżenie coś dało. Ok. Ta pozycja mnie interesuje. BC pokazuje, no tak. A zauważcie ocenę pozycji, jednak czułem dobrze. B4 chyba gorsze, bo pionek. No pionka zawsze stokwiś lepiej ocenia dla siebie. Skoczek, tak. Goniec C5, trzeba bić. Jeszcze wieża A4 bierze pod uwagę. No właśnie. To jest ciekawe. No, a tu się sypie. Tylko czy musiało się aż tak sypać? I E5. Czy coś tu mądrzejszego jest? F6 to w ogóle głupota, jak widać. D7 nie przewidziałem. Tu wiele rzeczy nie przewidziałem. Skoczek tutaj, bicie, skoczek. Nie no, to wiadomo, że się sypie strasznie. Jeszcze te pionki, masakra. Ale czy jakieś takie miałem szanse? Jakiekolwiek w ogóle w tej pozycji. To nie było. Dobra, kolejna runda. Dobra, musimy zagrać coś innego. Dobra, gram E4, chociaż nie jest to moje posunięcie. Za juniora grałem kiedyś E4, ale to za dawnego juniora. C5, no i coś niestandardowego. Rzucimy jakieś A3, niech się męczy. Z ideą B4 oczywiście. Taki gambicik jakiś kiedyś widziałem. Chyba że zagra przeciwnik E6, no to już B4 nie wrzucę. No i przeciwnik się zamyślił, 20 sekund. Lecimy z A3. Juniorzy tak grają, to i dlaczego ja mam nie zagrać? A, zobaczcie, drugi ruch i już pół minuty zleciało. Teraz skupię się bardziej może na ruchach niż na czasie przeciwnika. W trąbę na razie dostaję i to porządnie. No D5, 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 jasne. Bijemy. No i cyk. Z tempem. No i świetnie. No to goniec C4, zaraz hetman F3, damy mata na F7. Jednak nie. Ok. D4 zagrać, czy nie zagrać? D4, nie zagramy D3. Prowadźmy po prostu po ludzku figury. Koń E5 też się gra standardowo. Ok. No może goniec F4. Kompletnie nie są to moje pozycje. Zbijmy to wszystko. Tutaj. Goniec A2 z ukrycia będzie atakował. Tak sądziłem, że mi w ten sposób przeciwnik zagra. Może... O. Może tak. Aha, tu skoczek D4 jeszcze jest. Będę musiał wrócić na D1. Nie przewidziałem tego. Ale nie szkodzi. Zamieszajmy go trochę. Kompletnie nie moja pozycja. Kompletnie tu się nie czuję komfortowo, przyznam wam się szczerze. No ale może tak trzeba czasem. No i myśli, myśli, a niech myśli. Pewnie czuję, że ma dobrze, bo nie ma najgorszej pozycji. Ma dobrą pozycję czarny. Jasne, chcę wymieniać. Czy tam coś taktycznie widzę? Nie widzę. Cofamy. No C3 za chwilę. Goniec B1, damy mata na H7. Tutaj chce mi rąbnąć. Okej. Tu mi chce trzasnąć. No dobrze, ma prawo. Dajmy tak, żeby D4 zagrać. Czy tutaj jakieś kopytko nie wchodzi? Kopytońko. Chyba nie. Jeszcze tak zagrajmy. Ale już coś mi tutaj pachnie takim kopytkiem na F7. Jeszcze mi otworzył gońca z ukrycia. To nie może być chyba dobra opcja. Może tak później. Tutaj.
Zobaczymy. Tu jest też opcja bicia, generalnie. Teraz tutaj bicie i hetman e6 na końcu jest dobra opcja. I czy teraz to na f7 przechodzi? Nic nie widzę za bardzo, więc spokojnie najpierw wybijmy tutaj. Goniec f6, dobra. Muszę w ten sposób grać. Jasne, izolowany pion. Słabość w końcówce to jest dowora. No, król h2, wieża a1, h1 może trochę wolny. Tu chcę ten kamień grzmotnąć, a niech go bije. Jak tu grać, panie Zielonka? Może coś w tym stylu. Żeby przy okazji obronić. No wiem, że tu chcesz zagrać. Wiem o tym. Chcę wymieniać. No nie mogę na to pozwolić. No mata na H7 chcę dać. Czasu ma coraz mniej. Zaraz mu tego mata zasadzę. Coś czuję. Tak. Aha, jest F6. Tutaj zagram. To tak. Dobra. Dobra, zagrajmy odważnie. Może zbyt optymistycznie, ale wieża H3. Tam jakieś opcje, coś tam na H7. Niech się męczy. Mało już ma czasu. Wiem, że hetmanem chcę tutaj zagrać i mi tam dać maciorka. Tutaj niech będzie. Ja tutaj chcę mi zbić, dobra. Wszystko widzę. I na F7 puknęło. Coś czuję. Tutaj wybić muszę. F7, wieża bije, tam szach, dobra, tutaj. Oj, tego szacha nie widziałem, a to nie szkodzi, zwierzę G3 na szczęście. Szach. I co? Wygrywam? Tu mogę dać szach. Dobra, gramy tak. No szach kontrolny. Może coś innego, może tutaj. Dobra. No i tak zagrajmy. Kolejny szach. A teraz to mam cię, kolego. Czasu mało, nie? Znaczy, mogłem zbić wieżę. Dobra. Ale wygrana to wygrana. No, jednak taktyka się opłaciła na szybką grę, jakąś dziwną. Nawet nie będę tej partii analizował. Ważne, że są dwa punkty. Dobra, słuchajcie, jedziemy teraz. 2 na 4 trzeba zrobić. To jest 3 pod rząd, a potem się będziemy martwić. Tak zrobimy. Co tutaj piszecie? Przegapiłem skoczek G6, Radku, piszesz. Już patrzę. Skoczek G6, mówisz, przegapiłem. W którym ruchu mniej więcej? Zaraz zresztą do tego dojdę. Może tu gdzieś skoczek G6. No panie Bosie, no słabiutko, bo tak, no. Ale spokojnie, rozkręcamy się.
Teraz skoczek G6, tak? Czy wcześniej? Nie, no teraz chyba skoczek G6. Jak był hetman niebroniony. Okej, okay, kumam. Skoczek G6. Dobra. No tak. Zgadza się. Taktycznie słabo widzę. Ojejku, no, niestety. No dlatego człowiek im starszy, tym chyba bardziej woli grać szachy dłuższe jakieś. Więcej się po prostu widzi. Jakbym grał tutaj na pewno jakąś taką partię dłuższą, typu na 10 minut, no to... No kurczę, no zauważyłbym taki ruch, no bez przesady. Ale ja specjalnie presją tutaj na przeciwnika, tak? Jak najszybciej. To wiecie, tak psychologicznie to też dobrze działa na pewno. No takie było założenie. Udało się. No i spoko, no. Czekamy na kolejną rundę. Czy jacyś tuzi tutaj grają jeszcze? 3000. 1-0, tak szybko. Wow, 18 ruchów. Sobie zobaczmy tą partię. Obrona karokam. Tak można? Widocznie można. Ach, znają się. No tak łatwo. Hej. Zawodnicy, arcymistrzowie tak łatwo oddają figury. Hetmany. No i co szach? No i o co chodzi? Może to specjalnie zrobił. No ale bez przesady. No nie, no nie, 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 nie. Piszesz, Radku, że później jeszcze. No już zerkam. Teraz. Nie, teraz nie. Dobra, co było, to było. Nie będziemy już tam wnikać. Teraz pewnie jest ciuteńka, króciuteńka przerwa po czwartej rundzie. Chociaż jeszcze niektórzy widzę grają. Nie, już kończył powoli. No początek taki sobie. Szczególnie, że przegrałem z niezbyt wymagającymi przeciwnikami. Znalazłem. Dobra, 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 spoko. Dobra, grzecznie czekamy na rundę numer 5. Jest to Title Tuesday, potem będę, za tydzień będzie przerwa od Title Tuesday na pewno, gdyż będę na lidze. I chwila też odpoczynku od tych blitzów. Wszystkie rundy się zakończyły, jak tam faworyci. Zobaczcie, ile osób ma 4x4. Kiedyś muszę zrobić 4x4, słuchajcie. Kiedyś się uda. A gdzie Hikaru? Hikaru już popłynął. A nie, remisik jeden zrobił. No, to jeden remisik, to jest luzik. Ale zobaczcie, jeden remis po czterech rundach, już 29 miejsce. 667 zawodników. Mistrz międzynarodowy. A, ten Chińczyk, tak? To jest Chińczyk. Chyba Wietnam. On nieźle miesza. No widać po rankingu 2900. No to niezły blickarz internetowy. Może nie tylko internetowy, rzecz jasna. No dobra, macie pytania, to zapraszam do dyskusji, mamy chwilę, w razie czego. A jak nie ma pytań, to też można sobie pomilczeć chwilę. Może ja za sekundę wracam, mam nadzieję, że zdążę, że mi tutaj się nie odpali runda. Wody, 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 wody. Jestem. Czy runda już ruszyła, czy nie? Jeszcze nie. Uff. Dobra. No teraz już tutaj z wodą to pociśniemy ich wszystkich. Tak, tak, ci godzinie. Komputer śmiga. Naprawiony, wszystko działa. I jedziemy za chwilę. Kolejną rundkę. Dobra, oczy przemyte. I go.
Tak swoją drogą chyba ładny wygląd szachów jest, prawda? Znaczy mi się ten wygląd zawsze podobał, ale zawsze chciałem troszeczkę co innego, ale myślę, że ten wygląd póki co zostanie na dłużej. Tak jakbyśmy grali z Tautonami na żywo, tak naprawdę. No, 40% to akurat nie, bo za chwilę bełkotałbym. Chociaż pewnie i tak troszkę bełkoczę. Aż tak to nie, ale znam pewne przypadki, gdzie procenty wjechały i w szachy się grało. Znam, ale nie powiem. Bez nazwisk, proszę. Nie, no, bez takich pytań, no. No jasne, że nie. Wiecie, były kiedyś takie turnieje nocne, to też inaczej. Chociaż nie, ja akurat nie tego. Nie wspomagałem się, że tak powiem, kofeinką. Może Alcybiad na ten temat się wypowie. Radku, jak tam u ciebie z tymi szachami? Dobra, bądźmy poważni. Bądźmy poważni. No, jedziemy z piątą rundą. Poproszę piątą rundę, bo nie ma na co czekać. Myszka aż się pali. Zawsze tak, jak gram z jakimś silnym zawodnikiem, to bardziej się mobilizuje. No, ale jak gram z teoretycznie słabszym, no to człowiek tak jakby troszeczkę luzuje. To jest strasznie zła cecha, taki nawyk. Nie wiem, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale chyba większość ludzi tak ma, znaczy szachistów. No bo jak gram z kimś mocnym, no to mobilizacja, bo jest ktoś mocny i bez jakiejś większej presji, no ale jednak mobilizacja. A zawodnik słabszy, no to kurczę blade sobie tak odpuszczam troszeczkę i tak, znaczy podświadomie pewnie, znaczy nieświadomie bym powiedział nawet. No i gdzieś ten luz zostaje, tak? Nie liczy się za bardzo tych wariantów. No i tak to właśnie działa. Wydaje mi się, że Carlsen nie grał w Titled Tuesday. On generalnie chyba na Chesscomie nie uczestniczy, tylko na Chess24. Aczkolwiek jakiś Chess Championship, coś takiego chyba było. Nie jestem w stanie... nie wiem, po prostu nie wiem. Może wystarczy sprawdzić w internecie, tak. Okej, mamy arcymistrzynię. No tak, mamy arcymistrzynię. Jak zwykle muszę grać z jakąś panią. Nie może mnie dobrać z facetami samymi, tylko muszę jakąś kobietę dostać. Gramy C4, G6, dobra. Greenfeld? Nie Greenfeld, obrona królewsko-indyjska. F6. G5. Nie, nie G5. Dobra. To gramy tak. W ogóle bicie chyba było, też jest ciekawe. Muszę zobaczyć, jak to jest w teorii. Jasne. Tu skoczkiem zwiewamy również. No i teraz mam opcję B4. Ona musi chyba zagrać A5, żeby skoczkiem na C5 się wbić. No myśli, dobra, niech myśli sobie. Niech sobie pani arcymistrzyni pomyśli. Wietnam to jest, tak? Wietnam? Wietnam. Dobra, hetman C2, wyczekajmy. Może długa, zobaczymy. Czy robić tą roszadę, czy nie robić. Czy generalnie chyba krótka wchodzi w grę. Mi się zawsze długa podoba, bo to na noże idzie. W jedną albo w drugą. No dobra, no to robimy długo. Chociaż krótka chyba cały czas powinna iść. Kurczę, no nieistotne. Poszło to poszło. Goniec H6, szybko królem uciekamy ze związania, rzecz jasna. No widać kombinuje tutaj przeciwniczka.
mocno kombinuje, no wiadomo, że nie wymieniamy tych gońców teraz. Jeżeli tutaj zagra, no to wymieni, jasne, ale już w innej wersji. No dobra. Coś teraz trzeba zakombinować, może tak. Z opcją wybicia skoczkiem w ogóle? Czy wybicia pionkiem będzie lepsze? Sam już nie wiem. Tutaj? Prowokuje mnie do B4. No zagram te B4. Mimo długiej roszady zagram B4, żeby skoczek stąd zwiewał. No tak, będzie potem A5. Zagrajmy tak w ogóle. Szybciutko. Jasne, A5, skoczek wejdzie mi z powrotem. No dobra, muszę B5, żeby nie było żadnej kontry. I koń A4 z wymianą tego skoczka jak najszybciej. Dobra. F5 jest możliwe. Z dobrą grą dla czarnych. Bo tego pionka nie ma jak bronić. Więc D3 ewentualnie. Wracamy. C6 będzie szykowane. No muszę przygwodzić to pionkiem. Bardzo miękko gra moja przeciwniczka, słuchajcie. Ja bym grał w ogóle inaczej, ale dobra. Każdy gra jak umie. A tutaj to wybije. No jak teraz tutaj zarządzić? Może tak, spróbujemy zdwoić wieżę. A trzeba przyznać, bardzo niestandardowa pozycja, prawda? No ale tu gramy blica, więc próbuję cały czas tutaj blicować. Właśnie to bicie teraz mogło być bardzo mądre, to co zrobiła. To jest odpowiedni moment może na... Dzięki za followa. Dzięki. No tak. Spokojnie. Hetman tutaj. No właśnie, czyli źle zagrałem. Tak trzeba było od razu. No straciłem tempo. Jedną wieżę muszę wymienić, zagrać wieża C1. A w ogóle teraz jak wszystko wymienię, końcówka będzie lepsza, bo tego piona zdejmę. Gońcem. Mój goniec czarnopolowy trochę może poszaleć. Wymiana ciężkich figur teraz mnie interesuje. Przeciwniczka ma mniej czasu. Dobra, mogę trochę pomyśleć. Tylko czy warto? Tutaj. No właśnie teraz. A tutaj mogę zagrać. Tutaj mogę zagrać. Z wszelkimi wymianami. Szach C8 na pewno. Zagrajmy tak od razu. Na pionka. Pewnie wieża A8. No tak, znając właśnie tutaj zagrania. Na pionek niech sobie idzie. Ja stracę tego pionka, wolę mieć aktywną wieżę. Wydaje mi się, że B6 trzeba już presję wywierać. Dobra. Okej. Chyba tu wygrywa. A nie, bo skoczek zbija. No tak, teraz to już wygrana. No dobra, mamy arcymistrzynię za burtą. No i gitara, słuchajcie. No witam cię, MMM600. Fajnie, że jesteś. Dzięki w ogóle, że jesteście. 3 na 5, więc troszkę odkuwamy się, odgrywamy się troszeczkę. No dobra, standardowo muszę zobaczyć szybko debiut, ale widzimy, że przeciwniczka no, grała długo i kombinowała. Takie kombinowanie na pewno jest dobre na szachach klasycznych. W blica trzeba jednak trochę takiego cwaniactwa szybciej.
Czasem o tym zapominam. No jestem ciekawy tutaj. No dobra białych, tak? A już czarne się zrobiły lepsze. C5. No w królewsko-indyjskiej to jest tak, że jeden ruch i w ogóle się sytuacja zmienia. To tu można było zagrać lepszego w takim razie? Należało zbić. Bardzo możliwe. No wiecie, jakbym miał więcej czasu, to bym pomyślał nad zbiciem i G3, bo to też się narzuca. Żeby te pionki rozbić. No tu wprawdzie skoczek E5 łapie świetne pole, ale zawsze jest coś za coś. No poszło tak jak poszło. Skoczek A4. Musimy dać troszkę tutaj. Co ja mówię? Skoczek A4. Dać trochę pomyśleć tutaj maszynie. Robicie bicie. No i tak generalnie, jakby się przyjrzeć tej pozycji, no to bym chyba wolał to grać. Ja wiem, no chyba nie, jednak chyba czarnymi. Dobra, poszło. Tak, król G7 bez sensu oczywiście, bo strata tempa. A4, tak. Cały czas czarnych lepsza. Według oceny kompa. Wieża D2. No nic, na szczęście grałem z człowiekiem. Z kobietą. Arcymistrzynią przypominam. No to za darmo przecież takich tytułów nie dają, więc jest fajnie. No i tutaj bicie chyba nie najlepsze, coś mi się wydaje. Chociaż zobaczcie, komputer cały czas bardzo dobrze ocenia. Dla czarnych. Bardzo dobrze. Wieża C8. Hetman B2 to jest bobolec, bo trzeba było iść od razu na B3. Co tu się dzieje w ogóle? Moi drodzy, coś mi się zawiesiło. Czy widać streama? Podpowiedzcie mi, czy widać streama, bo coś mi OBS się zawiesił. Chociaż widzę, że chyba działa. Dajcie znać, czy jest ok. Mam nadzieję, że jest w porządku. Chyba to wszystko hula. Dzień dobry, Tomaszu. Witam cię serdecznie. No właśnie, dajcie znać, czy w ogóle działa. Coś chyba nie działa, coś chyba nie działa. Dobra. Czy wszystko działa? Powiedzcie mi, moi drodzy, bo coś mi się tutaj zawiesiło. Czy mnie słychać aktualnie? Ale czy teraz słychać na live'ie? Już jest ok, dobra. No to będzie tam jakaś krótka przerwa w międzyczasie. Na szczęście nie było partii. Słuchajcie, w OBS-ie coś mi zaszwankowało, więc sorry z góry. Nic nie przerywałem transmisji, no coś tam w OBS-ie nie pykło. Może coś z internetem faktycznie mogło się dziać, ale nagrywka chyba była ok. Dobra, najważniejsze, że już działa. FE, Hetman tutaj, tak. Jak to ocenia teraz? Lepsza czarnych? Niebywałe, że ta ocena jest bardzo dobra dla czarnych. Aha, są takie posunięcia goniec C6. Taktyczka. To są silne piony. Dobrze, to jest wszystko ustawione. Faktycznie czarne mają lepiej. No hetman C5, wieża C2. No te wszystkie wymiany to jak najbardziej dla białych super. No już przewaga białych musi być. Tu cały czas jeszcze taki skoczek G5 wisiało. Skoczek fajnie mógł manewrować. Dobra, to już jest historia. Mamy mistrza FIDE 2680. No to już jest niezły na pewno zawodnik. No tak, długa roszada czasem. Dobra, E4. No chyba C5 wrzucimy. Okej. Zagramy trochę inaczej. Tak można? A, widocznie można. Nie znam teorii. Zagrajmy tak. No gram, staram się po prostu grać jakoś logicznie. Może to się nie udać do końca, tak mi się wydaje.
Tutaj. Aha, on mi bije, ja muszę zbić tu wtedy. Bo skoczek D5 groziło. Już mi się podoba, tylko będzie F4 grane. Ta pozycja mi się podoba, tylko będzie grane F4. Dobra, ale tu jest chyba dobrze. Wow. No, niezły ruch. Tam wisi. Znowu chcę zrobić długą roszadę. Przeciwnik mi chyba na to nie pozwoli. Zagramy tak. Mam pionka mniej, ale tutaj są słabe pionki. Król może w centrum zostanie. Jakby wymienił hetmany, byłoby świetnie. On musi się z tym też liczyć z wymianą hetmanów, bo hetman G5 też jest groźny. Chociaż długa roszada też jest dobra chyba. Zrobię tą długą roszadę mimo wszystko. No, zbić nie może pionka, bo jest wieża H8. Dobra, hetman idzie w tą stronę, to jest też sprawa oczywista. Właśnie jak to zagrać teraz? Szybki jest chłopak. Król B8, zagrajmy. Żeby hetman nie wszedł tutaj. Jasne, że on po linii B będzie mógł mnie cisnąć, no ale tutaj pionkę nie mogę wziąć teraz tak po prostu. Widzicie co, ja skuszę się na tego pionka. Mimo wszystko się skuszę na tego pionka tutaj bronić. I gońca nie ma na F1. Teraz muszę uaktywnić wieżę. Czy wieża G6 w ogóle będzie dobra? To też jest pytanie. Za 100 punktów. Chyba tak. Lub hetmanem. Muszę jakoś szybko decyzję podjąć. Dobra, zagram wieżą. Potem wieża C7. Goniec. Ok. Wybić muszę i tak. Żeby nie było bicia na A6. Wieża C7 to chyba się będzie trzymało. 2, 4, 6, 2, 4, 6. A, w pionach jest porówno. Tutaj, dobra. Aha, tutaj jest bicie. Zagrajmy tak. Tu bronimy, grozi tutaj. Tu chyba po biciu na A6 nic nie ma. Nie, chyba jest. Jest bicie na A6. Nie doliczyłem dokładnie. Jest potem. No tak, bicie na A6. Dokładnie, to jest bicie. Nie mogę pionkiem zbić, bo hetman bije. I król nie ma ucieczki. Kurczę, przegapiłem to. No trudno, muszę tak zagrać. Wydawało mi się, że bicie na A6 nie ma. Niestety było. Król niezłą wędrówkę uprawia. No muszę tak, wieża zbije tutaj. Wieżówka taka trochę średnia. O, jeszcze lepiej. Dobra, po zawodach. Słuchajcie, no nie, no nie może tak być. No to jest za proste. Za mało czasu. Ale powiem wam szczerze, że dam sobie głowę uciąć, że miałem dobrą pozycję. Dam sobie głowę uciąć. 3 na 6. Ile rund zostało? 4. D6, hetman D2. Koń H5, H6, E5, E5 tutaj, goniec B4. Goniec E6 też pokazuje. Wybił. On chyba znał teorię, ja nie znałem. Wydawało mi się, że tu jest w porządku. Hetman G5, tak.
No tak, to są takie już domowe analizy. Widzimy, że biały ma o wiele, wiele lepszą pozycję. Goniec e6. A ja takie lubię pozy. No hetman h6. Pokazuje długą? Bierze pod uwagę długą roszadę. No niestety, słuchajcie. Niestety, kurczę felek, no. Zły jestem strasznie. Jeszcze zobaczcie. Nic do nich nie mam, ale dzisiaj 1 września i poległem. Roszada. Hetman c7 i król b1. Tu się nadziałem troszkę na atak jednak. Może trzeba było twardo próbować zagrać typu coś takiego i tam b5 spróbować. No hetman c7 przede wszystkim zagrać, nie królem na b8. Dobra, jest jak jest. No pokusiłem się o bicie, pokusiłem się to o bicie. Wieża b4 silne, tak? Widzimy, że tutaj goniec nie wraca wtedy. A zdwaja wieżyczki szybciutko. Ale wieża b6 zagrał. Tutaj wieża d7 pokazuje, czy hetman... Nawet król a8 bierze pod uwagę. Tak, dobra obrona, jest ok. Wieża d7 też brał pod uwagę. Tutaj bicie, bicie. No i co? Zagrałem królem na c8 bez sensu. A co trzeba było grać? Król a8. Z ciężkimi figurami to się zawsze tutaj ciężko gra. Kiedy się bronimy. No, zagrał mocno, to trzeba przyznać. Mocno, mocno. Ale też debiut pewnie znał lepiej troszeczkę. Troszeczkę nawet bardziej. No i tutaj przesadziłem. No właśnie. Ja myślałem, że wieża a6 nie przechodzi, bo coś tutaj wydawało mi się, że jest wieża b7, ale hetman a8. Zauważcie, tak, tak. Tak, i myślałem, że tu mogę tak zagrać, ale nie mogę, bo jest szach. No, koniec, odchodzę królem i tutaj, jest dużo pionów. Znaczy się wieża bije, tak? No właśnie, a jak w tej pozycji należało zagrać? Wieża c7. Wieża c7? Ha, bo przecież tutaj wisi. Wieża g6. No niby tak, niby tak. No to trzeba mieć 2700, żeby takie ruchy grać. Może nie 2700, ale... No nic, niby źle, ale jakoś tak. Ale podobało mi się, nie wiem dlaczego. Dziwne mam odczucia po tej pozycji, po tej partii. Ale punktów mało. Mało punktów, słuchajcie, mało. 6 rund było. Jeszcze 4. No dobra, robimy teraz 3 z 3. I ostatnia runda już będzie taka, wiecie, fajerwerki. Taki jest plan. Już dosyć, dosyć przegrywania w ogóle w taki prosty sposób. Dosyć tego, słuchajcie. Title Tuesday, kurczę, trochę stresuje mnie. Z jednej strony. Kiedyś muszę sobie go zagrać, może nie streamując. Zobaczymy, jak pójdzie. No, pomyślę o tym. Są jakieś rundy jeszcze? Hikaru gra. No Hikaru, remis, no. Remis, remis. Rosyjski arcymistrz. Kuzubu Fury. Wygrał. No fajny remis, tutaj białe sprytnie. Sprytnie zablokowały króla, który nie ma nigdzie opcji. A teraz ruch czarnych. Jakby był ruch białych, no to białe przegrywają. Jakbyśmy odeszli na przykład tutaj, to król wędruje tu. A jak król idzie tutaj, to król wędruje tu z dorobieniem pionka. A to tak przy okazji. Dobra. Tutaj remisik. Chyba partie się powoli pokończyły. Tak jest. Kolejny mistrz FIDE, francuski bodajże. Tak jest, lecimy z D4. Jakoś spróbować ostrzej zagrać hetmański. Będzie hetmański czy coś innego? Królewsko indyjska znowu. Nie, jednak tak. Okej, no gramy swoje. Dobra, i teraz, żebym się nie pomylił, bo ostatnio się pomyliłem. Tu się chyba bije.
Nie, tu się gra wieża C1. Wieża C1 najpierw, Krzysztof. Dobra, trochę z przeciwnika zmyla. Między NMM a FMM praktycznie nie ma żadnej różnicy. To jest to sama kategoria. Znaczy mistrz krajowy, mistrza krajowego troszeczkę trudniej było zdobyć kiedyś. Czy teraz też jest troszkę trudniej? Tutaj? Zaraz, no to. To co? No to jedziemy. Uparcie na wymianę hetmanów. A jeszcze hetman D7 może zagrać, ale nie, no hetman D7 to słaby ruch na pewno. Mój hetman też niestandardowo stoi. Dobra, robimy roszadę. Wybije, skoczek wybije. No dobra, wybijamy, skoczek wybije. Goniec G3. I coś tu jest złego. Wolę mieć w blicu w miarę równą pozycję. Coś tego typu. I szczególnie końcówkę. Ślepiej w nich czuję po prostu. Niż jakąś tam pozycję nieznaną dla mnie w miarę ostro. No to H3. Skoczek musi na H6. Dokładnie. Chyba dobrze gra. Tak musimy zagrać. Żeby skoczek na F5 nie miał opcji. Dobra, no to ładujemy się tym skoczkiem do centrum. Co tam będę się czaił? Co to w ogóle za ruch B4? Skąd mi to do głowy przyszło? Bije, bije. On bije tu. Skąd mi to do głowy przyszło? No dobra, ale jest jak jest. Może nie będzie tak źle. Jakąś aktywność spróbuję złapać za tego pionka chociaż. Goniec mu nie gra. Bierze F7. To było do przewidzenia. Tak, grajmy. Ojeju! No kurde, no. Wiecie co? No można się wkurzyć, no. No tak figurę podstawić, prosto. To po prostu, no, brak słów. No, słuchajcie, brak słów, nie wiem, co mam powiedzieć, no. To trzeba być naprawdę donkiem. Żadnych perspektyw, no. Tu jeszcze mi wziął piona. No to już kompletnie nie ma co grać. No ale gram, no. Coś muszę grać jeszcze, tak? Żadnych szans w ogóle, żeby jakieś kontry, jakąś kontrę nawet złapać. No bije, no to jedyna moja szansa na jakieś próby remisu, no ale to wiadomo, że on upraszcza pozycję. Normalne. Tak muszę. Nie mogę F3 nawet zagrać. Cóż ja mogę zrobić? Nic nie mogę. Tak podstawić figurę. Dramat dzisiaj, słuchajcie, dramat. Skoczek tutaj bije.
Nawet zbić nie mogę nic. Są jakieś opcje pata w ogóle? Mistrz krajowy i mistrz FIDE. O, jest nawet mat na H5. No piękny mat. Mistrz krajowy jest rozdzielony z mistrzem FIDE, dlatego że mistrz krajowy to jest polska kategoria, a mistrz FIDE jest to kategoria fidowska, czyli taka międzynarodowa. Dlatego tak jest. National Master. Z kolei na przykład CM to jest kandydat na mistrza. Tak? To też kategoria międzynarodowa, a nasza Polska to jest K, czyli kandydat na mistrza, tak? To jest nasza polska kategoria. No słuchajcie, tak dawno słabo mi nie poszło niestety. 3 na 7, więc 3 ostatnie rundy. Przyzwoity wynik w tym turnieju, jak na mnie, to jest około 6 punktów, więc trzeba by było 3 punkty zrobić. No ale, no nie, no słuchajcie. Ja tu mówię, że lubię grać w takie pozycje, a nie widzę prostej rzeczy pod tytułem, że teraz tracę figurę na B7. No. Przecież to jest dramat. Kompletny. W ogóle nie wiem, nie potrafię wyjaśnić wam. Naprawdę, to takie zaćmienie, może nie zaćmienie umysłu. Jakiś diabeł mną kierował, że zagrałem ruch B4. Kompletnie. No nie rozumiem, bo chciałem B5 od razu, powiedzmy, ze skoczkiem zrobić porządek. No ale po co? No to jest oczywiście proste liczenie, tak? No bo tutaj nawet powiedzmy po B4... Bicie tu, no to już można byłoby się pokusić, żeby zbić pionka, żeby ten pionek był wolny, tak? No i po biciu takim, no powiedzmy jakieś takie posunięcie. No to teraz to ma sens, tak? To ma sens. No i tak trzeba było zagrać, no. Dam sobie też głowę obciąć, że komputer pokazuje w tym momencie. Witam cię, smoku, cześć. Dam sobie głowę uciąć, że komputer pokaże bicie pionkiem. To jestem przekonany na stówę, zobaczcie. Już pokazuje. Jest to ruch który? 19. 19 ruch, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. B4, nie, to nie 19. Goniec bije tu, 20. No i co pokazuje komputer? O, cholerka, straciłbym chyba głowę. Muszę uważać to, co mówię. Jednak komputer pokazuje goniec bije D7. No dziwne, no, a dlaczego nie pionkiem? Hello. Co to ma być? No to już po mojej głowie. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem. Nie, no masakra. Dlaczego nie bicie tu? No aż sobie zobaczę. Skoczek bije. I tu bym zagrał. Tak bym grał. I co tutaj pokazuje? A5. Dobra, A5 bym mógł zagrać. Ja bym zagrał tak. B5? Ale człowiek by nie wymyślił takich ruchów w ogóle. Nie ma opcji. No może by wymyślił. No B5 tu, tu, tu i wieża D8. Wszystko się trzyma. No ale nie sądzę, no praktycznie. No właśnie, smoku, straciłem głowę. Kurczę, felek, jak idzie niedobrze. Nie, znaczy nie potrafię wyjaśnić tego, dlaczego tak słabo tutaj mi to wychodzi. Przecież można mieć słabszy dzień, ale nie można mieć słabszego miesiąca na przykład. No a tak na to wygląda, że ten miesiąc jest słabszy kompletnie. Jak tu oczyścić się, słuchajcie, z takich myśli codziennych i skupić się maksymalnie na grze w danym momencie? Jak to zrobić? Macie jakieś sposoby? Ja ostatnio pytałem was o medytację i tu tam ktoś mi ładnie odpowiedział w jednym z komentarzy. Ale jak to pracować nad sobą, słuchajcie, żeby ta głowa była czysta? No jest szansa, jasne, że jest. Jak to zrobić, słuchajcie? No człowiek sport może uprawiać, tak? No żeby tam mieć ten ruch fizyczny, żeby tam czyścić głowę. Dobra, powiedzmy trochę ten sport uprawiam. No ale coś więcej potrzebuję. Tak was się muszę trochę poradzić. Witam cię, Stefczyku. Jak tutaj podziałać? No, co tutaj wymyśleć? No nie wiem, zobaczymy. Pytam mądrzejszych ludzi i się może czegoś mądrzejszego również dowiem.
Dobra. Czytanie książek. Rozwiązywanie krzyżówek, czytanie książek. Nie lubię akurat krzyżówek rozwiązywać. Czytać książki wolę bardziej. No dobra, ale jakie książki? Czy to ma znaczenie, czy w ogóle czytać? Żeby uspokoić trochę swoje takie, powiedzmy, emocje sportowe? No nie wiem. No to jest na pewno w dzisiejszych czasach takie trochę trudniejsze. No praca pewnie. Znaczy, już nie mówię o sobie akurat, no troszkę na takich zawodowcach, powiedzmy, się skupmy. Psycholog sportowy, prawda? To jest pewnie też ważna rzecz. Lub jakiś taki mentor, bym powiedział, tak? No właśnie, praca z głową to jest ciężka sprawa. Łatwiej chyba, słuchajcie. Brak cukru. O, widzisz, ja słodyczy akurat nie tego. Znaczy, jem, ale no, nie kupuję specjalnie, tak nie przepadam. Znaczy, wszystko lubię, ale no tak, brak cukru. To może zjeść jabłko. Cukier, cukier, cukier. Ze słodyczy to wolę właśnie schabowe. Schabowe to jest najlepsza słodycz. Mięso, mięso. Jak nie idą ci szachy któregoś dnia, to spróbuj następnego nie grać, a zobaczysz, że po jednodniowym odpoczynku pójdzie ci lepiej. Panie szachmacie, tylko problem polega na tym, że ja codziennie mam jakieś szachy. Jak nie szkolenia, to gra, jak nie gra, to nagrywanie. Znaczy, codziennie mam jakieś tam zawsze szkolenia czy coś w tym stylu. Niestety u mnie codziennie są szachy. W jakimś stopniu. Zawsze te 10. Pół godziny to zawsze się szachy pojawią. Nawet sprawdzanie wyników Ekstraligi, co się dzieje na świecie, to już jest tak we krwi. Ale cieszę się z tego, bo na bieżąco człowiek przynajmniej jest. No moją pracą są szachy, tak, uczę szachów. I powiem wam, nie żałuję tej decyzji, bo mi się to bardzo podoba. Chyba idzie to w dobrym kierunku już od 9 lat. No i tak jakoś to tak się kręci, powiedzmy. No ale szachy, no to można czasem zbzikować, że tak się wyrażę. Ciągle te szachy i szachy. Aczkolwiek, mówię, człowiek szuka jakiejś odskoczni typu sport, prawda? Żeby tą głowę odświeżyć. No jak już po całym dniu człowiek jest zmęczony, ta głowa jest napakowana tymi szachami, tymi wariantami, artykułami, partiami i tak dalej. No ale wiecie, budzę się rano, no i na nowo mi się chce tych szachów, jakby był totalny reset, tak? Jasne, że tam czasem człowiek potrzebuje nawet tygodnia odpoczynku, czy tam trochę dłużej, żeby się zregenerować totalnie. To tak jak z wysiłkiem fizycznym, no to jest potrzebne, na pewno. Tylko że ja nie mam odpoczynku od tych szachów. Może, słuchajcie, za tydzień już nie gram Tight Tuesday, więc będzie odpoczynek, no ale będę na lidze, więc też znowu będą te szachy. Co tutaj piszecie jeszcze? Dobrą książkę szachową polecam jaką? Tak, pasja i praca, dobre połączenie, zgadza się. No i jestem z tego bardzo zadowolony i szczęśliwy tak naprawdę, to się przyznam bez bicia. A książka szachowa polecam na przykład moi wielcy poprzednicy, Garego Kasparowa, tylko że to trudne są analizy, ale fajne. Polecam mimo wszystko. Jaka jeszcze ciekawa książka? Końcówki Panczenki, to myślę, że wiele osób to mówi. No nie orientuję się za bardzo, jaka jest teraz literatura wypuszczona. Nie kupuję tych książek zbyt wiele. A nawet bardzo mało bym powiedział, więc trzeba by było tam zerknąć. Słuchajcie, jak macie problem na przykład z kupieniem książki, to... O, ktoś mi tu coś po rosyjsku napisał. No. Jeśli macie problem z zakupem książki, no to piszcie w sklepie, gdzie ją sprzedają, żeby polecili wam, coś doradzili, coś opowiedzieli, czy przeczytali recenzję. Zibi, no tutaj smok ma ogarniać mi czat, aczkolwiek chyba jeszcze smoku tam nie znasz tych opcji, prawda? Jakbyś mógł przy okazji się do Michała odezwać, to Michał by tam trochę pomógł. A kto zna rosyjski, kto przetłumaczy? Ja potem chłopaków zapytam. No ale są ludzie, no dobrze, no niech sobie piszą. Jak napisał tutaj za cztery zdania, no to chyba coś tutaj mądrego. Tak, panczenko nie dla początkujących, zgadza się.
Ja swoim uczniom wysyłam też końcówki, bardzo fajne, mam tutaj materiały na PDF-ie, również dostałem od pewnych trenerów, którzy robią to samo. To kwestia poziomu oczywiście. Witam cię, szachisto. Szachista 64. O, to jest wspaniała nazwa dla szachów. Wspaniała, prosta nazwa, mówiąca o wszystkim. Dobra, słuchajcie, jest jakiś przestój, prawda? A, po siódmej rundzie też miałby być przestój? Nie. Dobra. Jedziemy. No dobra, słuchajcie. Jaki mam zagrać debiut? Szybko piszcie, co zagra przeciwnik. To zagramy sobie w takim razie. Trochę luzu. E4. Co mam grać? Szybko. Go, 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 go. Macie 5 sekund. Jaki pierwszy ruch? A potem zobaczymy. Sycyl. Sycyl to już był. Może coś innego. Sycyl. Dobra, dwa razy Sycyl. Jeszcze mamy chwilę. C5. No to jedziemy. Dobra, niech będzie to C5. Bo zaraz mi czas spadnie. Ale może coś innego. Może spróbujemy tak. Skoczek C6. A, jejku, jejku. Masz goniec D7. Może coś innego, też może coś zatrybi, coś innego. Kurczę, felek. Już ileż można przegrywać? A, struktury maroczego. My się tych struktur nie boimy. My te struktury bardzo lubimy czarnymi. W ogóle marocze, czyli te pionki, nie są groźne, słuchajcie. To naprawdę nie jest groźnie, tylko groźnie wygląda. Nie, Alcybiad, nie dostałeś bana. Miałem jakąś przerwę w tym. Wszyscy mieli przerwę. Bo mi się coś w OBS-ie poknociło. To, że mieszkasz w małym mieście, nie znaczy, że masz się nie rozwijać. Ja też pochodzę z małego miasta, a nawet bym wsi powiedział. Wioseczki pod Kętrzynem. Aktualnie mieszkam w Olsztynie, no ale to myślę, że tam, gdzie się mieszka, nie musi to mieć wielkiego znaczenia, no w dzisiejszych czasach. Dobra, jak tu grać? Tak, wieża C8, zagrajmy. No właśnie, Alcybiad. Radek również z Podkętrzyna pochodził, my się stamtąd znamy. Jak tu zagrać w ogóle? Może tak spróbujemy. Więc słuchajcie, dla chcącego wiadomo co dalej. E5 chyba trzeba będzie kopnąć w pewnym momencie, chociaż Jerzek mi się podoba. Dobra, teraz E5 chyba to jest dobry moment. I wbijamy skoczka. Skoczek D5, muszę wybić tu, on mi wybije gońca. A tutaj wisi. Dobra. Okej. Okay. Wybije mi skoczka. Tutaj oddaję świadomie, a on zagra skoczkiem na D5. Właśnie. Dobra, niech będzie. Obym niczego nie podstawił. Tego końca również oddaję. A tak mogłem zagrać, chociaż skoczek tu jest bardzo silny. Więc te wybicie na pewno jest dla mnie lepsze. Jakiś B5 wrzucimy, żeby poddrapać tu przeciwnika. Skoczek F3 bym zagrał na jego miejscu. A niech myśli ptaszyna. To jakiś goniec D8 również. Dzięki serdeczne. O, to tutaj się pojawiają już teraz motywy ze zdobyciem jakości. A tu możesz jeszcze. Tak, spróbujmy. Dzięki za follow. A nie wiem, kto to był. Nie zdążyłem zauważyć. Okej. Okay.
Spróbujmy tak. Fatalnie zagrałem. Muszę wymienić teraz wieżę. Dostanę widły. Kurczę. Fatalnie zagrałem. O. Tak? O tak, może jeszcze coś mnie uratuje. Bo tutaj naciskam na F4. A się porobiło. To moje partie dzisiaj niestety nie są na wysokim poziomie i jakieś tam jakościowe, słuchajcie. Niestety nie są. No tak, taki ruch jest możliwy, jasne. Tego weźmie. Dobra, to muszę tak bronić. Tu wisi. Muszę to bić, przylecie, nie mam wyjścia. Dobra, jest pionek więcej. Podobno skoczkówki jak pionkówki. Taki ruch jeszcze jest, na szczęście. O! I przeciwnik został zaskoczony posunięciem F5. Ok, no to jest zwycięstwo. Mamy punktów 4 na 8. Jeszcze dwie rundy. Zerkać na partię? Pewnie trzeba zerknąć. Jak to i co jak? Oczywiście grałem debiut, którego nie znałem. Witam Cię, potęga. Witam serdecznie. Tak poszło. No, wszystko na logikę, myślę, w miarę. Pewnie tutaj jakieś H6 można pewnie było wrzucić. No, dokładnie. No, zobaczcie, czarny. Zobaczcie, jak ocenia komputer w ogóle tą pozycję. Minus 0,20. Coś niesamowitego, prawda? Nawet więcej teraz, zobaczcie. Dlaczego w ogóle on tak to ocenia? Aż dziwne, bo pionki w centrum wysunięte, wszystko tak dosyć prawidłowo zagrane, a komputer ocenia jako lepszą czarnych. No, niech mi ktoś to wytłumaczy. Orientuje się, czy książka Practical Chess and Jeans Keresa zostają w ogóle przełożone na język polski. Nie orientuje się niestety, ale już widzę, odpowiedzi są. No, ciekawie to ocenia. Roszada. Wieża C1. No koń E5 oczywiście mi chodziło po głowie. Chodziło mi po głowie takie. No trzeba było od razu to kopnąć. To w ogóle po wybiciu skoczkiem, bicie DE jest fajna pozycja. Tak, jeżeli bicie, to tutaj. I czarne stoją bardzo ładnie tutaj, zobaczcie. Mimo zdwojonych pionków w centrum. Wolna linia, goniec na C5 ma opcję. To jest dobra pozycja. A tutaj grozi tutaj i grozi wzięcie tu z zepsuciem struktury pionów. Szczegóły, ale ważne. Zrywa obraz. No, nie wiem, jak jest z obrazem, możecie powiedzieć. Konie 5, dobre wyczucie byłoby. Wieża E8, no dobra, zostało zagrane. Czy teraz E5 pokazuje? Skoczek E5? Niesamowite, że skoczek E5 trzeba grać. Taki ruch do głowy w ogóle nie przychodzi. Co ten ruch daje w ogóle? Bo tutaj dwie figury przecież atakują skoczka, a bronię tylko pionkiem i hetmanem. Co jest po biciu tutaj? Tak po prostu. Tu? No bo jak zbije goniec, to jest wieża D8. Ok, zbije hetman. B5? Niesamowite rzeczy się dzieją. A bicie?
Koniec B4, wow. Tu związanie, tutaj skoczek może D7 grozi. No nie, no to dalekie warianty, niesamowite. BA i wieża C5. Ostro. Nieźle maszyna tutaj, słuchajcie, liczy. Jeszcze jest A3. Narzuca się tu. A nie, no bo hetman, w ogóle co analizować? Nie, no to też w zasadzie trzeba analizować, bo są piony zaawansowane. Obraz w porządku. Mi się cały Twitch rypnął i zresetowałem całą historię. Jest ok. Szachuś, czy jest następny przeciwnik? Jeśli zagra następny przeciwnik E4, to czy zagram E5? No mogę zagrać, no. Mogę spróbować. Chyba, że to będzie ostatnia runda z jakimś kozakiem, to może się nie odważę. No ale zobaczymy, dobrze? Poczekajmy. Ale strasznie ciekawa tam... W tym debiucie fajne opcje były. Niby taka niepozorna pozycja. Słuchajcie, w tym momencie skoczek E5. Nie E5, tylko skoczek E5. Strasznie ciekawy wariant tutaj wychodził. No dzięki, Stefczyku, ale nie zawstydzaj mnie. Dzięki serdecznie. Dobra, moi drodzy, dwie rundy do końca. I tutaj grają jeszcze. Już nie grają. Czy Firudzia? Firudzia się czyta? Kto wie, jak się wymawia nazwisko tego nastolatka fenomenalnego szachisty? Firudzia czy Firuoza? Firudzia chyba. Trochę przesunę tutaj obraz. Tak zróbmy, będzie chyba działało lepiej. Dobra. Griszczuk jeszcze ciśnie. Już nie, już wycisnął. Z Gukeszem grał Griszczuk. Grałem z Gukeszem partię klasyczną. Arcymistrz 13-letni, wtedy z nim grałem. Pamiętam rok temu w Warszawie na Najdorfie. Pierwszą rundę, no przegrałem. Uczciwie przegrałem. Ciekawa historia o niektórych młodych Hindusach. Można sobie poczytać. Akurat bardzo są wszyscy nastawieni na jego grę. Znaczy nastawieni, no od początku już wie, co chce robić w życiu, tak? Czyli ostro cisnąć w te szachy. No jak się ma 13 lat i arcymistrza, no to sorry. Powinno się już cisnąć, nie? Jak najwyżej, jak najwyżej. Widziałem Armagedony wszystkie. Widziałem oczywiście. No dobra. To w takim razie coś innego. Może... A, dajmy wybór przeciwnikowi. Zagrajmy koń F3. Oczywiście po koń F3 do D4 również można próbować dojść. No i może C4. Coś zawsze innego. Zagrajmy G3. Zrobimy domek. I B3. Może jeszcze D3. No a takie też suwanko, kurczę, felek. Wszystkie figury grają i to jest ważne. Z planem takim, ale jeszcze nie od razu. Spokojnie będę grał jakieś defensywne ruchy. Na spokojnie. Niech on coś mi tutaj wykaże. Nie no, Londona nie zagram. Nie lubię grać Londona. Białymi. Tutaj są opcje na hetman G3, o ile goniec będzie na C5. To już takie, na takie rzeczy trzeba uważać, jak się gra H3. No tak, to zagrajmy tak. No tutaj raczej nie zbije, no bez przesady chyba. Nie, no nie może zbić, bo jest skoczek na F1. Wrzucę mu E4 od razu. Nie ma na co czekać.
Wybił. Czy wybić to skoczkiem, czy pionkiem? Zbijemy pionkiem. Dobra, to koń H4 i koń F4. Koń F5. Czyli struktury z królewsko indyjskiej troszeczkę. Puściłem pole D4, ale... Ale tu się powinno trzymać. Wybił. O, to mnie cieszy. To mnie bardzo cieszy. Para gońców jest u białych. Jakieś E4 będzie kombinował? No, na razie nie może. Skoczek C5 bym wrzucił, a to dostanie B4 ewentualnie wtedy. Dobra, podeprzemy tutaj pionka. F5. Poczekamy na jego decyzję. Może czasem domki warto grać w sumie. Jak już się nie ma co rzucać na siłę, to domki będziemy cisnąć. B4 może być ryzykowne. Taki ruch mi się podoba, żeby D3 przytrzymać i zdwoić tutaj wieżyczkę. Jeszcze jest opcja wieża G3 z planem tutaj takiego ataku. Z gońcem na B2 to może się robić naprawdę ciekawie. Dobra. Zdwoimy tą wieżę. Mamy czas chyba. Tutaj grozi po prostu wzięcie pionka. Tego skoczek uciekł, jasne. Może tak? A czemu nie? Zagrajmy tak. No i z planem H4, G5 chcę grać. Jeszcze tutaj warto króla stawić na G2, żeby nie było jakichś niespodzianek. Tu wisi pion. Muszę tak zatem, żeby nie stracić już tutaj pionków. Nie mogę pozwolić na wymianę tych gońców tak łatwo. On miał oczywiście skoczek C5, może zagrać tego gońca, muszę tu przytrzymać. Plan jest prosty. Plan jest prosty, plan ataku. No przewaga czasowa, to też jest ważne. No jedziemy, nie ma się co zastanawiać. Myśleć będziemy później. Najważniejsze, tu się wszystko trzyma, się wszystko broni i ważna informacja, goniec czarnopolowy, pionki na białych polach. Tutaj niby wisi, trzeba uważać. Zagramy chyba tak. Dla pewności. Chociaż tu już mogą kopnąć, coś spróbować. Albo F6 mogą kopnąć. No F6 było dobre chyba. Teraz będzie dobre. Czy coś mi tu grozi wieżą? Tu grozi zagranie. Dlatego F6 będzie szybkie. Jak wieża D4, to hetman E2, bo wieżę muszę bronić. Czy hetman E3? Nie, hetman E2, bo tu pod gońca rentgen. Ok. Zaraz taki ruch zagrajmy sobie. Tam. Nasz przeciwnik ma mało czasu. Widzę, że dyga. Będzie bardzo mu ciężko grać. No dobra, piona wezmę. Jasne, tak. Cyk, z szachem może zbić. Pionkiem? Królem chyba. No i tak, no. Grozi tam zagranie. No tak, tak, widzę. Widzicie co? Chyba zagram mimo wszystko. Chyba tak jednak zagram. Przytrzymam ten F6. Tutaj będę to bronił, po prostu wieża E3. Żeby wszystko to jednak stabilnie trzymać. A, już mogłem pionka chwycić. No i tak go chwycę za chwilę. No, nawet wieżą. Ok. Jakieś będzie chyba szalone mi tutaj wjazdy próbował robić. Tutaj bronimy. I szaszek. Mata chyba nie ma, nie? Nawet szacha nie ma. Ok. Jest zwycięstwo. W miarę chyba stabilne. W końcu pierwsza partia chyba w tym turnieju, która jest taka w miarę stabilna. Dobra, smoku, ok, spoko. To się oczywiście nie śpieszy, bo ja w piątek wyjeżdżam, więc nie będzie mnie jakieś 10 dni na live'ie na pewno, więc na spokojnie.
Michał, z tego co wiem, to jest dostępny bardziej w weekendy, bo teraz jeszcze chodzi do szkoły. Więc tak tylko sugeruję, że weekendy chyba lepiej. W razie czego. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Okej. Słuchajcie, jest okazja, może zobaczymy partię. Koniec już. Hikaru wygrał. Hikaru wygrał. Tak szybko? Co tutaj grozi, bo nic nie widzę. Aha, skoczek broni, skoczek atakuje, skoczek musi uciekać. Dobra. 29 ruchów. Zerknijmy sobie na partię na Kamury. Zobaczcie, to jest taki dosyć modny ostatnio. D3, spokojne wyczekanie, czyli takie nieostre granie tutaj białymi. Tylko spokojne wyczekanie. Teoria, tu chłopaki mają w paluszku. Biją wszystko, F4 podważa, A6 ciśnie tutaj. Podobno jest tak, że komputery mówią, że pionek na właśnie tak daleko zaawansowany, który tutaj daje możliwość mata, zawsze takiego pionka warto mieć. Tak mówią. Tutaj wieża F2, tutaj skoczek. Trzeba trochę. Nakamura tutaj dobrze kombinował. O ja, w ten sposób to poszło. I B4. Ła! No widzicie, najlepsi nawet podstawiają. Ale końcówka tu już jest dobra. Nieźle, nieźle, nieźle. To już jest wysoki poziom. Griszczuk jeszcze gra. Przegrał. A to boli, przedostatnia runda. Władysław Kowalijew. O nie, to niestety ten. Widełeczki, ajajaj, podstawki. No czas jest ważny. Na F6 chyba powinien zbić. Ładnie. Kuzubów Jurij. Wygrał Kuzubów Jurij. O, tu mamy Patryka Chylewskiego. Patryk jest kolorem. Którym Patryk jest kolorem? Czarnymi bodajże. Zawsze tu jest ciężko się bronić w tych pozycjach. Wieża, goniec na wieżę. Bardzo ciężko jest się bronić. No i tak król tutaj zmierza w niebezpieczną tutaj dolinę. No, przydałby się GM do pyknięcia, żeby humor się poprawił. Ale to już nie ma znaczenia. Tu jest mat chyba. Tak. Tutaj jest zdobycie wieży. No tak, to mówię, bardzo ciężko się bronić. No, Patryk przegrał niestety. Nie ma lekko, słuchajcie, nie ma lekko. No to czekamy na ostatnią rundkę. Jak się kształtuje czołówka? Zauważcie, że 7 zawodników po 8 punktów na 9 razem z Nakamurą. Przypuszczam, że tutaj im starcza remis, chociaż Buchholz temu na pewno starcza remis, żeby wejść do pierwszej ósemki. No niestety, arcymistrza dzisiaj nie będzie. Jest kolejny mistrz FIDE. Znowu białe, tak? No dobra, koń F3 się sprawdził. Niech będzie znowu koń F3. Damy przeciwnikowi pomyśleć. C4 wrzućmy. Okej. E3 podobno grają. Bicie. Tutaj. Dobra, ta pozycja też mi się podoba, bo to jest podobne do gambitu wołżańskiego, tylko odwróconym kolorem. Tu? Grajmy, po ludzkie szachy grajmy. Jak on zbije, to w ogóle czym to odbić? Skoczkiem? To ciekawe, że tu mi zagrywa gońcem. No, zagrajmy sobie w ten sposób. Strategicznie lepiej, bo jest goniec, który atakuje czarne pionki. Okej. No to piona biorę chyba, a niekoniecznie. Nie, no biorę chyba. Jak dają, to biorę. Wezmę skoczka później.
Odejdę wieżą i skoczę E4. Chociaż tutaj goniec mi stanie, też będzie dosyć może nieprzyjemnie, ale pion to pion, prawda? Pion to pion, jak to mówią. Ja bym na jego miejscu zagrał gońcem na C3. Ale wtedy chyba wieża F1. W ogóle schodzę ze związania i skoczę E4 będę chciał zagrać. Wybił. To też może być dobra opcja dla niego, dlatego że nie mogę zbić tym pionkiem. Muszę zbić skoczkiem. Niestety muszę zbić skoczkiem. Dobra, jakiś król G2. Jakbym miał końcówkę skoczek na gońca, jakbym stracił tego piona, to też chyba by było w miarę w porządku. Tak mi się wydaje. No dzisiaj z arcymistrzynią właśnie wygrałem. A właśnie, to z arcymistrzynią to jest jakiś plus. Moja wieża nie gra. No muszę jakoś tak. A, to jest hetman D5. Tego pionka stracę. Nie zagrał. Co on zagrał? A6 zagrał. No to lecimy tak. Weź wieża F3. To wieża F3. I tu się wszystko trzyma, panie kolego. Królem podejdę na E2. Z obowiązku... Ha, tutaj będzie ruch, to trzeba uważać. Dobrze, że król na białe pole poszedł. To też jest ważna nauka, żeby goniec przypadkiem nie rozwiązał, jakby wieża E3 była, król F2. Król E2 pójdzie. Teraz tak. Dobra. Tak, zagrajmy. Więcej czasu, jakaś presja może. Będzie grał A4. Jasne, to tak teraz zagrajmy. Tu widełki były! Nadal są. Już nie, bo goniec na D4 zagra. Ajajajajaj, Krzysztof, miałeś widełki. Widły były. Tak, tak, widzę, że piszecie, że były widły. No, teraz też już widzę. Wieża C2 się zawsze przyda, takie posunięcie na białym polu, żeby króla chronić. Skoczka coś spróbujemy przerzucić. Przerzucamy skoczka, nie ma na co czekać. Się króla G4 nie boimy. Były widły, były, oj, były piękne widły. Tutaj? To ciekawe. Straszne. Tutaj na pionka D3 muszę uważać. Tego chcę wziąć. Wymiana jednej wieży byłaby korzystna na pewno. Dobra. No bije. Musi gońcem wieżą odbić. A, to jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej zagrał. Wieża tutaj, F5. Tu. Tu. Jeszcze wieża G6 jest. Za długo myślę. Niestety robi się gorąco trochę. Ojejku, jejku. Jak grać? Okej, dajmy tu szacha.
tutaj szach. O, tu w ogóle grozi szach. Tutaj zagrał, mądrze zagrał. Mądrze i dobrze. W zasadzie tu nic nie uzyskałem. Kompletnie nic nie uzyskałem i dałem przeciwnikowi grę. Jeszcze mało czasu. Tu grozi. Fatalnie to wygląda. Tak? Szach? A mata dostaje. Straty materialne. No, goniec E3 wygrywa. Wieża C2. Tu? Jeszcze? A, tu jest mata F2. No właśnie, widzicie, i niestety. Ajajajajaj! 5 punktów po takiej słabej grze, to też trzeba się z tego cieszyć. Dałem przeciwnikowi kontrgrę, dlatego też to przegrałem. No, takich pozycji nie powinienem przegrywać. Z czystym pionem więcej. Wszystko tu było w pożądalu. Ta pozycja była dobra. Co ja tutaj, jak go puściłem? Jak go puściłem? Skoczka na C4 trzeba było cały czas trzymać. No, ale to też nie tak łatwo grać. Może tu z powrotem. Pewnie tak, jakieś takie ruchy cwaniakowate by trzeba było tutaj wykonywać. Zerknę sobie tylko też na pozycję. O to sobie zerknę, jak to wygląda. Plus czy minus? Plus pokazuje. Tutaj wieża. Dobra. Skoczek ruszył, król ruszył. Jak grać? Wieża C7 pokazuje. Tak, były widły wcześniej, zgadza się. No co zrobić, słuchajcie, nie ma wyjścia. Tutaj. Tak. Wieża C7 cały czas pokazuje, cały czas. No dobra, to jak mówię, to trzeba mieć sporo czasu. Tutaj, tutaj. No i teraz mnie interesuje, co zagrać. Remisową pokazuje. No dobra, ja taki ruch chciałem grać. I tego się obawiałem. I co tutaj teraz? I plus jest duży. A, on pewnie by tak zagrał. Nie widziałem tego, że szach. No, że szacha widziałem tu i takiego ruchu nie widziałem. Król F1. Cichy ruch, który powoduje, że tutaj jest mat. Jakbym widział król F1, zagrałbym wieżę F1. Jestem prawie przekonany, żeby tutaj ruszył. Prawie. No cóż, moi drodzy, no. Dzięki serdeczne za uwagę, za oglądanie, za kibicowanie, za miłą rozmowę. Widzimy się może za jakieś 2 tygodnie na Tactlet Tuesday. Zobaczymy, jak czas pozwoli, energia i siły. A tymczasem się z wami żegnam. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.